Leszewscy piłkarze nie ukrywają, że do pierwszego treningu po kilkutygodniowej przerwie przystępowali z uśmiechem na twarzy. Ja osobiście z wielką radością po tej dłuższej przerwie chętnie wraca się do treningu, do gry w piłkę, do spotkania z kolegami, także... No, z radością może tak, bo już trochę było tej przerwy, także my... Pewnie to cieszy, bo już człowiek się trochę może stęsknił za tą piłką, ale z drugiej strony jest perspektywa teraz ciężkich treningów, także są mieszane uczucia nieraz. Uśmiech był także na twarzy trenera pleszewskiej jedenastki Adriana Popławskiego, który także postanowił się trochę poruszać i na parkiecie rywalizował ze swoimi podopiecznymi. Czuję głód piłki i czuję nadwagę. Muszę powiedzieć tak, że po prostu po tych świętach troszeczkę kilogramów zostało, a chcę z chłopakami jeszcze na treningach niektórych pobiegać równo jak równy z równym, to muszę się tak samo przygotowywać tak jak i chłopacy. Generalnie w trakcie przerwy zimowej piłkarze lidera grupy południowej czwartej ligi dbali o wagę, ale jak się okazuje, kilku zawodników pojawiło się na pierwszym treningu z kilkoma kilogramami więcej. Po niektórych widać, że tam przybyło, ale no, trzeba powiedzieć szczerze, no, liczyłem na to, że okres świąteczny to jest odpoczynek plus jedzenie i trzeba powiedzieć szczerze, no, ta ostra praca, którą ja im zaserwuję w miesiącu styczniu do połowy lutego, będzie polegała na tym, żeby właśnie zrzucili te zbędne kilogramy i popracowali nad siłą wytrzymałością. Trzeba było uważać jakoś na kilogramy, na to, co się jadło w trakcie tych kilku tygodni przerwy? No oficjalnie tytułem, że trzeba powiedzieć, że tak, ale nie, spokojnie, odżywialiśmy się normalnie, także nie było z tym kłopotu żadnego. Czwartkowy pierwszy trening pleszewskiej drużyny trwał półtorej godziny. Wczorajsze zajęcia były delikatnym wprowadzeniem do ciężkiej i żmudnej pracy, która czeka teraz drużynę w trakcie kilku najbliższych tygodni. Dzisiaj był ogólny rozruch i zabawa z piłką, trzeba tak powiedzieć, trzeba to tak nazwać, bo chciałem chłopakom też dać troszeczkę laby, że po prostu po tym odpoczynku też poczuli głód piłki, a niestety od jutra już się zacznie ostra praca. Zabawowa forma, żeby trochę się oswoić z piłką. Rozruszać. Dzisiaj to jest taki trening w sumie wprowadzający, lżejszy, gierka i troszkę rozbiegania było, giereczka, także lżejszy trening. We wczorajszym treningu uczestniczył nowy zawodnik, który w trakcie przerwy zimowej ma wzmocnić siłę stali. Mowa o pomocniku Konradzie Chojnackim, który jesienią występował w kaliskim KKS-ie. Trener Adrian Popławski nie wyklucza jednak, że w najbliższych dniach do zespołu dołączą także inni nowi zawodnicy.